Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku ciąg dalszy remontu przyczepki, czyli odcinek, na który w sumie bardzo długo czekaliście, a on się przeciągał z racji pogody, remontu, jaki mamy w domu, prac polowych i tak dalej. Więc dzisiaj wracamy do swojej pracy. Przyczepka jest już po piaskowaniu, więc dzisiaj będziemy ją malować. Przyszła nam jeszcze... Nie będę co mówić, co nam przyszło. Sprzęt, którym będziemy malować. No dobra, powiem. Przyszedł kompresor. Farby też mamy. Wszystko to trzeba, już jest na swoim miejscu. Teraz zabieramy się w sumie za pracę. Jeszcze w międzyczasie powiemy sobie o tej naszej nowości, która do nas przyjechała, więc zabieramy się do pracy. Witam się z Wami i ja. Dzisiaj, jakiś czas temu przyszedł do nas sprzęcik do malowania. Także zakręcamy kółeczka i bierzemy się do roboty. Sprzęcik w modnym kolorku, takim pomarańczowym. Z firmy Neo. Zostało nam tutaj tylko zamontować kółeczka. Jaki będzie klucz? Strzelasz, czy jest z kółkiem? Nie wiem, 17, 19? Idziemy zobaczyć. Także wrócę za chwilę. I Weronika pobiegła po tą 19, jejku, jak razi po oczach słońce, ale to dobrze, że w końcu to słoneczko i temperatura wróciła. Nie wiem, czy tylko, ale na pewno to nie tylko u nas. 13, 17 i 19 są to klucze, które są najczęściej używane w gospodarstwie, bo zawsze jedna skrzynka, druga skrzynka, trzecia skrzynka, a to w kabinie gdzieś wrzucone w jakiś schowek albo w magazynku, więc zawsze tych kluczy brakuje. Więc liczę, że Werka za chwilkę wróci z kluczami i będzie kręciła zarówno kółeczka, a ja będę kręcić odcinek. Chwilka dla nas. Rasa, zadowolona trafiłaś? 19. O, to się nazywa oko. Taka jak ja, 19. Ogólnie malowanie będzie się odbywało niestety na zewnątrz. Bo, no, tak wyglądają wszystkie nasze garaże. Niestety nie pomieściliśmy się w tym roku. Tu duże, a tu z przodu małe. Majster klepka Weronika Załoga. Będziesz musiała mnie podnieść. Ciebie podnieść? Nie, tutaj. A, ciebie podnieść to i tak by było lekko. Prawie tyle, co ten kompresor. A kompresor przyjechał do nas. Już po raz drugi mamy paczuszkę z tej firmy. Z firmy narzędzia.pl. Naprawdę, jeżeli trzeba Wam, potrzeba jakichś narzędzi, nie narzędzi, kluczy, czegokolwiek, to naprawdę polecamy. Bo raz, macie szybką dostawę, ceny również są bardzo konkurencyjne. Obsługa naprawdę doradza Wam, jak, co, po co i dlaczego, żeby się nie pomylić i nie kupić czegoś, co później byście żałowali. O, tu... Tu się zakręca. Tu. Więc wracając do tematu, naprawdę firma narzędzia.pl. Poniżej oczywiście wrzucimy Wam link do produktu. Także jeżeli jesteście również zainteresowani lub będziecie coś malować jeszcze teraz na jesieni, to wrzucimy Wam w pierwszym komentarzu poniżej. A teraz już Werka jest poirytowana, widzę tym kluczem. No bo trzeba podnieść, bo nie zmieści się mi tu. Dobra, już Ci podnoszę. Czekaj. No, czekam. Weź trochę odsuń. Trzymaj równo. Poza tym dawajcie znać w komentarzach, jak tam u Was, co wykonujecie, jakie prace u siebie. Już następny klucz, także możemy kręcić. Kontrola już była. Wszystko się zgadza. Jest idealnie. Idealnie? Czyli, że wchodzi na to, że jestem mądra. I w sumie coś właśnie jeszcze miałam wspomnieć o kompresorze, jak Werka jeszcze kręci, to
to ma on pojemność odpowiednią dla naszego dzisiejszego zadania i nie tylko, liczę, że będzie służył również w innych pracach. Mamy tutaj możliwość używania różnych materiałów, stały dostęp do prądu pozwala pracować dłużej, bo jednak ten czas pracy jest bardzo, bardzo ważny. Zresztą nie mówię to byle komu, bo liczę, że oglądają nas osoby, które wiedzą, co robią i również są to w znacznym stopniu rolnicy. No i też stosunkowo jest to niski hałas pracy. 95 decybeli odgłos lwa. Do zestawu, do kompresora mamy zestaw do malowania, który również Wam za chwilkę pokażemy. Ma on szeroki zakres tutaj zastosowań. Dzięki różnym elementom, które są w zestawie, mamy tutaj nakładanie lakieru, czyszczenie, ropowanie, pompowanie piłek czy opon, zabezpieczenie antykorozyjne, docieranie do trudno dostępnych miejsc. Także to są te najważniejsze moim zdaniem elementy, które stawiają ten sprzęt na wysokim szczeblu użytkowania. Więc naprawdę fajnie się prezentuje, również liczę na to, że będzie tak fajnie się z nim pracowało. O, czyli kółeczka całowerka w międzyczasie, tak. Zakręcone. Wow, to jest to. Tylko jak mi rzucisz na rękę, to będzie z tobą źle. Jeździ czy nie jeździ? Tutaj mamy kabel, taki piękny. W ogóle taki inny w dotyku, zobacz. Maszywniejszy. On jest masny. Tak jak mas. Tak wygląda konstrukcja przyczepki po piaskowaniu. No ogólnie nie ma się do czego przyczepić, moim zdaniem. Trzeba będzie ją przedmuchać, bo jeszcze troszkę ma taki... Fajnie się prezentuje nieco, co było. Także moim zdaniem w ostatnim odcinku z remontu zrobiłem takie porównanie before i after odnośnie przyczepki. A teraz co? Kontrola i lecimy, co? Mamy już Neo, także zestawik do malowania. Zaraz będziemy składać, wydmuchamy resztki i będziemy malować. Także widzimy się za chwilę. Wystarczy. Moim zdaniem już jest czyściutkie. Podkładzik już mam, kolorek popielaty i otwieramy. Ładny. Troszkę dolejemy rozpuszczalnika. Czwartą. Przyniosłam sobie taką oto piękną kapotę. Zakładamy fartuch. Nie wiem, nie mogłam nic gorszego znaleźć. Ostatnio widziałam się z Mariuszem, także patrzcie się. Prawie jak jego córka. Ciekawe jestem. Jestem z ciebie dumna. Zobaczcie, jak Marlenka ładnie pracuje. W sumie tutaj jednak jest więcej pracy niż myślałam, bo trzeba wszędzie dokładnie prysnąć. Więc w sumie ja biorę się za pracę i widzimy się jutro. No dobra, mamy kolejny dzień. Witam się z Wami serdecznie. Kolejny pogodny, piękny dzień. Jak widzicie, ja dzisiaj nawet w koszulce na krótki rękawek. Za mną przyczepka już odwrócona we właściwej pozycji. I będziemy ją malować dzisiaj z drugiej strony.
Byłam dzisiaj w sklepie, kupiłam sobie kolejną puszkę farby, bo jak się okazuje, jednak mi nie wystarczy. Pistolet mam również czyściutki, po malowaniu wyczyszczony. Także zalewamy farbę i lecimy z malowaniem. Prace odnośnie malowania już mamy zakończone. Zarówno konstrukcja została pomalowana farbą podkładową, jak i tą warstwą właściwą, że tak nazwę. Zostało mi w sumie tylko umyć ten pojemniczek z zestawu do malowania i prace zakończone. Samym zestawem naprawdę bardzo fajnie mi się malowało, nie mam do niego żadnych zarzutów. Kompresor też, jak widzicie, niczego sobie. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Troszkę długo nam zeszło, ale co tam? Subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. Lajkujcie, komentujcie. Pamiętajcie, że w pierwszym komentarzu poniżej, jeżeli byście zainteresowani byli takim oto zestawem, jak i kompresorem, to w komentarzu pierwszym przypiętym znajdziecie dane produkty. No i co? Do następnego odcinka. Do zobaczenia. Cześć!